To jest bardzo ważne, żeby chory na idiopatyczne włóknienie płuc poinformował swoją rodzinę o chorobie. Jest to choroba przewlekła, na którą pacjent będzie cierpiał wiele lat. Jest to też choroba, której przebieg zmienia się z czasem. Na początku w ogóle pacjent może sprawiać wrażenie osoby zdrowej. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby rodzina, żeby najbliżsi wiedzieli, na czym polega ta choroba, jaka jest jej istota, żeby mieli świadomość tego, że stan chorego może się stopniowo pogarszać, a czasem nawet gwałtownie pogarszać. Muszą najbliżsi stanowić wsparcie dla chorego, muszą pomagać mu w radzeniu sobie z tą trudną rzeczywistością, stopniowo pogarszającego się stanu zdrowia. Bardzo dobrym pomysłem, moim zdaniem, jest rozmowa rodziny z lekarzem leczącym chorego. Można dzięki temu uzyskać wiele informacji dotyczących choroby, dotyczących jej przebiegu. Istnieją też grupy wsparcia dla chorych i ich rodzin. I poszukiwanie kontaktu z taką grupą, myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem na poradzenie sobie z tą trudną, niecodzienną sytuacją, jaką jest ciężka, nieuleczalna choroba.